W dniu dzisiejszym jesteśmy tutaj w Gorzowie, by podziękować za 25 lat pięknej posługi warsztatów terapii zajęciowej, które to warsztaty dla kilkuset osób przez 25 lat służyły jako niemalże drugi dom rodzinny. I chcemy wspomnieć panią świętej pamięci Stefanię Hejmanowską, założycielkę chyba pierwszego nawet dzieła w Polsce tego typu, właśnie dzieła dla osób z niepełnosprawnościami. I tutaj dziękujemy za to dzisiejsze poświęcenie nowego, odnowionego obiektu warsztatów terapii zajęciowej. To wszystko składamy na ołtarz.